Witajcie. Śliczne, urocze, wzruszające. Jednym słowem, łapki. Chodzi o najbardziej urocze dzieci zwierząt, którym poświęciliśmy ten odcinek. Uwaga! W czasie oglądania możliwe są nawracające wrażenie rozczulenia, mimowolne uśmiechy i chęć pogłaskania ekranu komputera. Jesteśmy absolutnie pewni, że każdy, kto spędził w internecie więcej niż 2 dni, zna to zwierzątko. Mały lis żyjący w północnej Afryce i na Półwyspie Arabskim, którego łatwo można rozpoznać po bardzo dużych uszach. Wydaje się, że jeśli fenek zbyt często machałby nimi, mógłby nawet wznieść się na chwilę w powietrze. W rzeczywistości tak olbrzymie uszy są potrzebne fenkowi nie tylko do lepszego słyszenia, ale także do równomiernego rozkładu temperatury podczas pustynnych upałów. Podobnie jak dorosłe zwierzęta, młode mają po prostu urocze oczy. Niekiedy dzieci fenka potrafią zrobić bardzo chytrą minkę. W końcu to przede wszystkim sprytne lisy, a dopiero potem wspaniałe, urocze i puszyste zwierzątka. Ludzie tak polubili fenki, że niektóre z nich po prostu udomowili. Lori ma niesamowicie ogromne oczy. Pochodzi z tropikalnej dżungli w Azji Południowo-Wschodniej i wyróżnia się jakby pluszowymi, ale za to bardzo silnymi nogami. Lori może wisieć na drzewie przez kilka godzin, trzymając się tylko jedną kończyną. I często z tego korzysta. Pomimo niezwykle uroczego wyglądu, zwierzę to jest jadowite. Jad pochodzi z gruczołów w łokciu, a zwierzę pluje nim przez zęby. Trucizna nie ma jednak wystarczającej mocy, by uratować Lori przed nielegalnym handlem zwierzętami. Dlatego zwierzaka wpisano do Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych. Trudno sobie wyobrazić, że wielkie, dorosłe knury też były kiedyś uroczymi dziećmi. Spójrzcie tylko na te cudowne stworzenia. Z zewnątrz przypominają małe wiewiórki. Wystarczy tylko dodać pasiaste łatki i pazurki. Nowonarodzony dzik ma kasztanową barwę z jasnożółtymi, podłużnymi paskami, co służy mu za rodzaj kamuflażu i czyni niewidocznym w lesie. Z wiekiem lekkie smugi zaczynają ciemnieć i stopniowo znikają, a następnie dzik staje się całkowicie rudobrązowy, zaś jesienią jego sierść gęstnieje, często formując się w loki. Wyobraźcie sobie, jak uroczo musi wyglądać mały dzik z loczkami. Śpiące dzieci dzika kulą się i przytulają do siebie, dlatego odróżnienie konturów ich ciał z daleka jest praktycznie niemożliwe. Podobnie nie da się przestać uśmiechać, patrząc na taki obrazek. Niestety wszystkie dzieci kiedyś dorastają, a wtedy stopniowo tracą swój dziecięcy urok. A dziki mają to do siebie, że bardzo szybko rosną. Podczas gdy noworodek waży kilogram, roczny dzik jest już 40 razy cięższy. Samica słonia rodzi zwykle jedno młode. Nic więc dziwnego, że całą uwagę poświęca tylko jemu. Nowonarodzony słoń waży od 90 do 120 kg, a jego wzrost w kłębie wynosi około 1 metra. W przeciwieństwie do mamy, dziecko nie ma długiego, a raczej krótki tułów, co czyni go jeszcze bardziej zabawnym. Słoniątko od samego początku stawia sobie cele i od razu chce je realizować. Zaledwie 15 do 30 minut po urodzeniu wstaje, aby podążać za mamą. Poza tym jest to jednak tak samo niespokojne dziecko jak u większości zwierząt. Małe słonie wprost uwielbiają pływać. Lubią też robić wszelkiego rodzaju dziwne rzeczy, na przykład tarzać się na drodze i dokazywać, gdy tylko mama tego nie widzi. Młode goryla zachowuje się dokładnie tak samo jak ludzkie dziecko. Trzyma w rękach jedzenie, patrzy uważnie na wszystkich, ale przede wszystkim uwielbia się wygłupiać. Po narodzinach dziecko trzyma się sierści matki, a ona przyciska je do swojej piersi. Gdy dziecko już trochę dorośnie, wskakuje matce na plecy i towarzyszy jej zawsze, gdziekolwiek pójdzie. Nam może wydawać się to niezbyt wygodne, ale młode goryle czują się w tej pozycji całkiem dobrze. Patrząc logicznie, w dzieciństwie wielu z nas również wskakiwało rodzicom na plecy, czy uwieszało im się na szyjach i była to świetna zabawa. Spójrzcie na tę uroczą małą małpkę. Wygląda tak, że bardzo trudno czegokolwiek jej odmówić. Nawet nie zauważycie, a już zaczniecie spełniać wszystkie jej zachcianki. Bądźcie ostrożni. Tapiry to w rzeczywistości bardzo stary gatunek zwierzęcia. Żyją na Ziemi niemal od 55 milionów lat.
Wcześniej powszechnie występowały na całej planecie, ale dziś spotkać je można tylko w Ameryce Południowej i w południowo-wschodniej części Azji. Urocze, młode tego zwierzęcia rodzą się z białymi plamami i paskami, które pełnią rolę naturalnego kamuflażu i chronią bezbronne małe tapiry przed drapieżnikami. Podobnie było z młodymi dzika, o których mówiliśmy wcześniej. W wieku około 6 miesięcy kamuflaż tapira zostaje całkowicie zastąpiony czekoladowo-brązowym kolorem. Upodabnia się on wtedy do mamy, z którą spędza większość czasu. Dzieci tapira są bardzo aktywne i chcą zaprzyjaźnić się z całym otaczającym je światem. Te urocze młode wstają praktycznie natychmiast po urodzeniu, a już drugiego dnia zaczynają odkrywać lokalne atrakcje. Próbują wetknąć swój długi, śmieszny nosek w każde miejsce i szybko rozpocząć przygodę. Aby zobaczyć młode lemury na wolności, trzeba udać się na Madagaskar. Jeśli chcecie obejrzeć je z bliska, nie znajdziecie lepszego miejsca niż rezerwat Monkeyland w południowej Afryce. Waga urodzeniowa dziecka wynosi od 80 do 120 gramów. Noworodek trzyma się sierści matki i po prostu na niej wisi. W pierwszych miesiącach matka nosi dzieci na brzuchu, a dopiero później na plecach. W wieku 1-2 miesięcy młode zaczynają powoli opuszczać plecy matki i urządzają sobie pierwsze samodzielne wycieczki, wracając do matki na czas snu i karmienia. Panda mała, czy inaczej pandka ruda, to zwierzę przypominające lisa, a nazywane pandą, choć w rzeczywistości nie jest krewnym żadnego z nich. Dorosłe osobniki tworzą rodzinę na całe życie, a samica jednorazowo rodzi do 4 młodych. Troskliwa matka panda z wyprzedzeniem przygotowuje dziuplę dla przyszłego potomstwa, ścielając ją miękką trawą i mchem. Dzieci po przyjściu na świat faktycznie są bardzo małe, a do tego całkowicie ślepe i głuche. Wyobraźcie sobie, że noworodek waży tylko 100 gramów. Młode stopniowo zyskują piękne i gęste włosy, tak jak u rodziców. Szybko stają się małymi, śmiesznymi i niesamowicie uroczymi zwierzętami. Młode zaczynają opuszczać dom rodzinny, mając zaledwie 3 miesiące, a wtedy zupełnie nie mają już ochoty tarzać się w ciepłym rodzinnym gniazdku, a niby mama wciąż się nimi opiekowała. Jeśli kiedykolwiek spotkaliście stado kóz, prawdopodobnie zauważyliście wśród nich małe, zabawne kózki. Trudno nie uśmiechnąć się na widok tych niesfornych dzieciaków. Z pewnością są one urocze, ale też hałaśliwe i ciekawskie. Mama koza może urodzić od 1 do 5 młodych. Od razu są one dość duże i mają futro. Już w pierwszych godzinach po przyjściu na świat małe kozy wstają. Przez kilka tygodni żywią się mlekiem matki, a potem stopniowo zaczynają jeść trawę lub siano. Dzieci kozy mogą dobrze dogadywać się z ludźmi, o ile nikt im nie dokucza i ich nie obraża. Jeśli tylko kózka czegoś nie lubi, pokazuje swoje dorosłe rogi i szykuje się do walki. Nawiasem mówiąc, rogi u małej kozy pojawiają się w 2 do 3 tygodni po urodzeniu. Istnieją jednak rasy kóz, które nie mają rogów. Najprawdopodobniej wielu z Was widziało nosorożce tylko w telewizji i w internecie lub w czasopismach naukowych. Te potężne zwierzęta wyglądają na powolne i spokojne, ale w rzeczywistości mogą być agresywne, oczywiście jeśli poczują się zagrożone. Małe nosorożce nie wywołują wrażenia niepokoju, a patrząc na nie można poczuć tylko rozczulenie i zachwyt. Samica nosorożca przed porodem nosi dziecko przez około 15 do 18 miesięcy. Jednocześnie może urodzić tylko jedno młode, ważące od 20 do 35 kg. Mały nosorożec pozostaje pod opieką matki nawet do 3,5 lat. Być może dorosłego hipopotama trudno nazwać uroczym. Najprawdopodobniej budzi on niepokój ze względu na swoje imponujące rozmiary i ogromną masę. Tego samego nie można powiedzieć o małych hipopotamach, które wyglądają po prostu bardzo śmiesznie. Ciąża samicy hipopotama trwa 8 miesięcy. Bezpośrednio przed porodem samica oddala się od swojego stada. Większość źródeł podaje, że samica rodzi w wodzie, ale istnieją dowody na to, że poród może także nastąpić na lądzie. W takim przypadku samica wcześniej buduje gniazdo ze zdeptanej trawy i krzaków. Dziecko zawsze rodzi się pojedynczo. Waży od 27 do 50 kg i ma długość ciała około 1 metra. Po urodzeniu dziecka matka wypycha je z wody na powierzchnię, aby mogło oddychać.
przeciwnym razie dziecko, które nie będzie w stanie wstrzymać oddechu dłużej niż 40 sekund, może się zadławić. Po 5 minutach od narodzin mały hipopotam może już samodzielnie stać na nogach. Mama opiekuje się dzieckiem około 18 miesięcy. Przez cały ten czas karmi go swoim pożywnym mlekiem. Czasami wydaje się, że natura specjalnie stworzyła tak słodkie i zabawne młode zwierzęta, aby ich obserwowanie nawet u najbardziej bezdusznej osoby wzbudziło dobre uczucia. Jeśli Ci się podobało, polub to wideo. Do zobaczenia wkrótce!